Błażej, tak? Dobrze, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy. Myślałem, że Radny Zwoliński powie jeszcze o jednej rzeczy, bardzo istotnej, tej, której wydarzyła się na sesji, na której wybieraliśmy tę komisję. Bowiem ja bym zrozumiał wszystkie argumenty, że musiał się zebrać klub, kluby musiały się zastanowić, kogo delegować i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy radni byli zaskoczeni tym, że taka komisja zostanie powołana. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, że projekty uchwał znane były nam wszystkim radnym już w chwili, kiedy zwoływaliśmy pierwszy raz chcieliśmy zwołać sesję, kiedy nie została ona zwołana z takich czy innych względów, nie chcę tego roztrząsać, bo nie chcę wywoływać kolejnej dyskusji. Więc był miesiąc czasu prawie, żeby się zastanowić, kogo delegować do tej komisji. I jesteśmy na ostatniej sesji. Komisja wybierana. Są zgłaszane kandydatury, a dwa kluby przez miesiąc czasu nie zastanowiły się, kogo by chciały zgłosić, no bo tak jakoś się stało, że najpierw deklarowali z tej mównicy, że chcą w niej pracować, a później się okazało, że nie zgłaszali swoich kandydatów. I pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, bo ja tego zarzutu o parytet to zupełnie nie rozumiem. Bo przypomnę Państwu jedną rzecz, że zostali zgłoszeni do tej komisji chyba wszyscy radni, albo prawie wszyscy radni PiS-u. I wtedy, kiedy żaden z nich nie wyraził zgody na uczestniczenie w tej komisji, któryś z radnych zgłosił radnego Zwolińskiego. Więc ten parytet wyszedł w związku z tym, żeby ta komisja w ogóle mogła zacząć pracę, a nie dlatego, że ktoś sobie ubzdurał jakieś parytety. I zupełnie nie rozumiem tego, że dzisiaj jest zgłaszany ten wniosek, żeby poszerzyć to do składu 7 osób. Wydaje mi się, że powinniśmy poważnie rozważyć, czy to poszerzać. No, chyba że uznamy w ten sposób, że no faktycznie, jeżeli jest aż taka silna wola w tej pracy, no to zgodzimy się na te 7 osób. Niech zgłoszą ci radni swoje uwagi i jeżeli będą uważali, że komisja pracuje negatywnie, no przecież zawsze mogą potem skrytykować jako ci, którzy nie zgadzali się z pracami tej komisji, podczas pracy sesji wyrazić swoje opinie, bo nikt tam na tej komisji, z tego co ja wiem, ust mi nie zamyka i myślę, że zamykać nie będzie, nie bez względu na to, ilu radnych by miał w tej komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na wniosek przewodniczącego klubu ogłaszam 5-minutową przerwę. Rozumiem, że chciałby Pan, żeby również uczestniczyli przewodniczący pozostałych klubów, tak? A ze mną tylko, tak? Dobrze. 5 minut. Komisja Budżetu.